Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto słowo Pańskie. Pan Bóg jest bardzo dobry, więc mówi do nas nie tylko raz o czymś, tylko powtarza tak długo, aż wreszcie uwierzymy i zaczniemy żyć tym, do czego nas namawia. Właściwie mamy tydzień postu poza sobą, licząc od środy popielcowej. I w środę byliśmy wezwani do większej praktyki modlitwy, postu i jałmużny. Dzisiejsze czytania przychodzą jako takie pierwsze sprawdzam. Nie? Prosiłem was o modlitwę, no jak tam? Znowu słowo mówi o modlitwie, pokazuje nam Esterę na modlitwie. I Jezus nas znowu wzywa do modlitwy, jakby chciał nas spytać, no przyjrzyjcie się temu tygodniowi postu, który minął. Jest tej modlitwy więcej? Jaka jest? Co się dzieje na tej modlitwie? I ta Ewangelia pokazuje, dlaczego modlitwa jest ważna. Nie? Jezus nie tylko mówi, róbcie coś, tylko uzasadnia, dlaczego. I najważniejsza odpowiedź na to pytanie, jaka pada, to jest ta, że modlitwa ustanawia między nami a Panem Bogiem relacje dziecko-ojciec, znaczy ustanawia, wprowadza nas w te relacje, bo ona jest otwarta od strony Boga. Pytanie jest tylko, czy człowiek chce w te relacje wchodzić i właśnie taką relację między sobą a Bogiem, relacja dziecka do Ojca. Modlitwa nam pozwala odkryć to, że Bóg jest dla nas Ojcem. To słowo Ojciec jest kluczem do tego fragmentu Ewangelii. To jest fragment kazania na górze. 17 razy to słowo pada w odniesieniu do Boga. Ojciec, 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 Ojciec. I modlitwa pozwala nam odkryć taką właśnie twarz Boga, który jest dla nas Ojcem. I wtedy ona nie tylko daje nam takie poczucie pewności, jest uzasadnieniem najgłębszym, że dostanę to, co proszę. Proszę Ojca jako dziecko, więc mam w sobie taką pewność, ufność, że Ojciec mi da. Ale też to działa w drugą stronę, bo
każdy, kto prosi, otrzymuje. Dosłownie w tekście oryginalnym brzmi: każdy, kto prosi, przyjmuje. Przyjmuje. Każdy, kto prosi, przyjmuje. To znaczy, że modlitwa mnie też otwiera na przyjęcie tego, co Bóg mi daje. Właśnie to, że Go proszę, otwiera mnie na dary, które od Niego przychodzą. I wtedy mam przekonanie, że to, co dostaję od Niego, nie jest kamieniem, nie jest wężem, nie jest skorpionem. Nie. Jest chlebem, nie? Jest rybą. Jest tym, co mnie rzeczywiście nasyci, co jest dla mnie dobre. Przyjmuję to, co przychodzi od Boga, bo na modlitwie odkryłem, że to jest mój Ojciec, więc nie boję się przyjąć Jego darów. Gdy we wszystkim, co otrzymuję od Boga, odkrywam Jego ojcowską twarz. I tu widać właśnie, jak modlitwa faktycznie ma moc zmieniać nasze relacje z Bogiem. Nie? Ile od tego zależy, czy się modlę, czy nie. Ile zależy w tej relacji mojej do Boga. I podobnie się dzieje w odniesieniu do ludzi. To jest to ostatnie zdanie, w którym, myślę, najbardziej zaskakującym słowem jest słowo więc. Nie? Więc. Cały fragment jest o modlitwie, a na końcu wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam czynili ludzie, to wy im czyńcie. To więc, mówi, z modlitwy wynika relacja do ludzi. Jest coś, co wynika z tego, że się modlę. Nie tylko wynika w odniesieniu do Boga, ale wynika w odniesieniu do ludzi. Co wynika? Pozytywnie przeżywana tak zwana złota zasada. Pozytywnie. Bo złota zasada najczęściej jest znana w wersji negatywnej. Nawet w przysłowiu polskim: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest jednak program minimum. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest program minimum. A tak sformułowana zasada, jak Jezus podaje, jest zasadą pozytywną. Czyń drugiemu to, czego byś chciał dla siebie. Czyń, nie? Czyń. Więc to wynika z tego, że się modlisz. Na modlitwie odkryłeś Ojca w Bogu. No to odkryj w ludziach swoje siostry i swoich braci. I czyń im to, czego się po nich spodziewasz, czy co chciałbyś od nich uczynić, otrzymać. Więc to jest to dzisiejsze memento od Pana Jezusa. Dzięki Jego słowu: módlcie się, módlcie się. Prosiłem tydzień temu, módlcie się. I zobaczcie po tym tygodniu, co z tą modlitwą się dzieje. I też nie tylko czy się modlicie, ale jakie owoce ta modlitwa w waszym życiu przynosi. W relacji do Boga, w relacji do ludzi. Nie chodzi tylko o modlitwę jako taką wyizolowaną od wszystkiego pobożną praktykę, tylko faktycznie idzie o modlitwę, która ustanawia inne relacje między nami a Bogiem i naszymi siostrami i braćmi. Módlmy się.